Jestem w drodze do Lake Parambit. Byłem tam kilka dni temu, ale niestety wszystkie miejsca były zajęte. Nie było dostępu do wody. No ale był to weekend, dlatego może tak właśnie było. Teraz jestem innego dnia i mam nadzieję, że może dzisiaj jakoś uda mi się znaleźć jakieś miejsce. Chociaż na 100% tego nie mogę przewidzieć. Ale cóż, jadę tam, to tylko 100 km dalej od Lake Bolac, na którym ostatnio łowiłem. No i zobaczymy, może coś uda mi się złowić na Lake Parambit. Jeżeli będzie oczywiście miejsce. No i już jestem z powrotem na jeziorze, do którego miałem dojechać. No ale widzę, że ktoś tutaj jest na moim miejscu i pewnie wędki pozarzucane i nie będę mógł niestety nic robić. A może znajdę jakiś mały kącik, gdzie się zatrzymam. Ciekawe, czy łowią ryby, czy będą łowić. Nie widzę wędek. Może nie. Może będzie ok. No, już opuszczają to miejsce. Zajechali tylko na chwileczkę, widać. A ja podjadę kawałeczek dalej. Na stanowisko. No i chyba w tym miejscu będę zarzucał wędki. Lake Parambit. Poprzednim razem, gdy tu zajechałem, akurat był weekend i wszystkie te miejsca były zajęte. A dzisiaj nikogo. Moje miejsce jest wolne i wszystko tutaj wokół jeziora nikogo nie ma w ogóle. Godzina 11:40 właściwie, zbliża się południe. W tej chwili zarzuciłem wędki na haczykach wypasione grube robaczki. No, pogoda w granicach 20 stopni. Czasami powiewa chłodny wiaterek, ale nie za duży. No i jak nie wieje wiatr, to ciepło nawet. Na razie słoneczny. Nie wiem, jak będzie później. No i zobaczymy. Posiedzę dzisiaj tutaj przez całą noc. Dzień i noc.
i zobaczymy, jakie będą wyniki. Jeżeli będą dobre, to zostanę na jeszcze jedną noc. Jeżeli będzie słabo, no to będę ruszał już w inne miejsce gdzieś może. Opuszczę to miejsce tutaj. Jest branie, no ale niestety pociągnął trzcinę i chyba go nie wyciągnę, bo gdzieś tam się pewnie zawinie o trzcinę i będę musiał zrywać. Trudno, szkoda. No i niestety odczepił się, a haczyk znowu się rozgiął gdzieś tam w tych trzcinach, nawet może nie wiem, czy tam trzciny, może coś tam leży. Także straciłem. Nawet nie wiedziałem, że jest branie, bo tak spokojniutko to wszystko wyglądało, ale trochę mi się wydawało, że żyłka, plecionka jest naciągnięta. No i spróbowałem i poczułem, że rzeczywiście coś tam wisi. No ale niestety poszedł gdzieś tam w trzcinę i nie udało się wyciągnąć. Pierwsze branie 15 minut po zarzuceniu wędek, także zapowiada się dobrze, ale czy będzie więcej? Nie wiem, co to było, ale już drugi raz zdarzyło się to samo. Coś ciągnęło, ale ciągle nic nie ma i w dodatku robak na haczyku wisi, nawet nie skaleczony specjalnie. Nie wiem. I znowu ta sama historia.
ciągnęło, ale nic na haczyku, po prostu nawet robak nieruszony, nie wiem co to jest. Minęło dokładnie 3 godziny, no i jak na razie nie mam żadnej ryby. Kilka brań, na początku miałem chyba węgorza, a może to był karp, nie wiadomo. Pociągnął mi w trzciny i tam zaczepiłem, ale później kilka brań i wyraźnie coś ciągnęło, ale na haczyku nic, tylko zawsze robak zostawiony i nawet wcale nie pogryziony. Nie wiem co to może być, jakaś drobnica, może karpie, może coś sprytnego, nie wiem co. No i niespodzianka, mam karpia, a taki kilo 200 może, no, w pierwszej chwili myślałem, że będzie węgorz, ale niestety jednak to karp, trudno. No jest trochę większy niż myślałem, jest kilo 800, myślałem, że trochę ponad kilo, ale prawie 2 kilo. To była pierwsza ryba po 6 godzinach czekania na nią. Zacząłem o 12, przed 12, a w tej chwili jest godzina 6 po południu. Jest godzina 20 i w dalszym ciągu nic się nie dzieje.
coś węgorze dzisiaj chyba nie przyjdą. Jest chłodno, w dzień było fajnie, dosyć spokojnie, nie ma dużego wiatru, ale chłodno. Nie wiem ile będzie w nocy, 8 stopni, może 7, no ale coś nie tak, coś nie biorą te węgorze, nie chcą brać. Przed chwileczką coś leciutko pociągnęło, sygnalizacja króciutko zadziałała, no ale nic nie ma, robak tylko obgryziony, został kawałeczek robaka na haczyku, no być może węgorz, ale na 100% nie wiem, ja myślę, że węgorz, no ale zostawił. Obudziłem się o 5.30, no trochę przyspałem, miałem zamiar obudzić się wcześniej i zarzuciłem wędki, na razie nic się nie dzieje, już jest godzina 6, minęła, spokojniutko zupełnie, wczoraj siedziałem do godziny 1 w nocy i właściwie to było już dzisiaj, bo do 1 w nocy. No i też nic się nie działo, w ogóle żadnych brań nie było. Także słabiutko tutaj na tym jeziorze. Oprócz tego jednego karpia to chyba nic więcej nie będę miał. Jeszcze z 2 godziny może zjem śniadanie i będę ruszał stąd, bo nie ma sensu siedzieć kolejnego dnia w tym miejscu. Wydaje mi się, że trafiłem coś na niedobrą porę, węgorze coś nie biorą. Wiem, że w tym jeziorze zawsze były węgorze i było sporo. Przez wiele lat ludzie tutaj przyjeżdżali, znajomi, Polacy, i zawsze jechali właśnie na to jezioro. No, okazuje się, że coś słabiutko w tej chwili. Nie wiem, czy pogoda nie taka, jest chłodno raczej, chociaż to jest środek lata. No i jeszcze jest tak pół księżyca ciągle, chociaż noc tak gdzieś do godziny 1 jest już ciemna, dopiero po 1 zaczyna się lekko rozjaśniać. Za tydzień będzie już NUF, będą ciemne noce, ale ja nie będę mógł przyjechać nigdzie, dlatego że jestem trochę zajęty, mam trochę obowiązków w domu. I prawdopodobnie przez jakiś czas, może przez miesiąc, dwa, będę rzadko jeździł, albo w ogóle nie będę jeździł, bo będę bardzo zajęty. No ale cóż, tak to wygląda. Czasami tak się właśnie
zdarza, że niestety nie ma czasu na wyjazdy. No, jeszcze mam 2 godzinki. Tutaj posiedzę i no jak nic nie będzie, to wiadomo, to nic nie będzie. Trudno. Tak to właśnie z wędkowaniem jest. Jednego dnia coś się złowi, drugiego nie. No, taki to los wędkarza. No i już odjeżdżam z Lake Barambit. Szkoda, fajne miejsce, jezioro bez zaczepów, spokojnie, ale niestety bez brań. Jadę szukać innego miejsca. Spróbuję jeszcze na jednym jeziorze przed powrotem do domu.